odcinku Trzech Wichrowych Wzgórz akcja zaczyna nabierać tempa, a napięcie w rezydencji Aswanlich rośnie, gdy odbywa się przyjęcie zaręczynowe. Goście zebrani wokół Halila są świadkami jego imponującego tańca zeybek, który wśród tradycyjnych tańców Anatolii uchodzi za wyraz siły, dumy i męskości. Jego ruchy, precyzyjne i pełne gracji, budzą zachwyt i oklaski, a każde spojrzenie skierowane na Halila zdradza podziw dla jego zdolności. Halil, tańcząc, wyraża nie tylko swoją wewnętrzną siłę, ale i triumf nad losem, który wkrótce ma uderzyć w rodzinę Aswanlich. Kiedy Halil kończy taniec, w ogrodzie pojawiają się dwaj prawnicy, którzy natychmiast przyciągają uwagę zgromadzonych. Rodzino Aswanlich, mamy dla was wiadomość, oznajmia jeden z nich, przerywając chwilową euforię po występie Halila. Wydarzenia przybierają dramatyczny obrót, gdy Zajneb, pełna niepokoju, pyta, czy jest jakiś problem, jej głos drży od niepewności. Prawnik, bez wahania, wyjaśnia, musicie opuścić farmę. Cały majątek Omera Aswanli jest zadłużony. Nowy właściciel chce, żebyście do jutra się wyprowadzili, szok na twarzy Zajneb jest natychmiastowy. Jak to możliwe, że cała rodzina została wciągnięta w taką sytuację? Z oburzeniem pyta, o jakim zadłużeniu mówisz? Co za niewdzięczna osoba was tu przysłała? Odpowiedź pada z ust Halila, który z zimnym spokojem oświadcza, tą niewdzięczną osobą jestem ja. Jego słowa są niczym uderzenie pioruna, które zmienia wszystko. Zajneb patrzy na niego z niedowierzaniem, a jej spojrzenie pełne jest gniewu i zdumienia. Ty? Jak to możliwe? Halil, bez cienia emocji, rzuca w jej stronę, masz tylko jeden dzień, pani Zajneb. Opuść mój dom do jutra, z każdą chwilą sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Zajneb, nie mogąc uwierzyć w to, co właśnie usłyszała, zwraca się do prawników, szukając odpowiedzi, co się dzieje? Co ten człowiek mówi? Prawnik, który przybył z Haliłem, potwierdza słowa swojego klienta, mówi prawdę. Wszystkie konta bankowe i nieruchomości zapisane na nazwisko twojego ojca zostały zajęte. Słowa te padają jak wyrok. Zajneb, niepewna i zagubiona, nie może pojąć, jak doszło do tego, że nikt nie poinformował jej o problemach finansowych. Z rozpaczą pyta, jak to możliwe? Dlaczego nikt nas nie poinformował o zajęciu naszego majątku? Jednak odpowiedź, która przychodzi, jest jeszcze bardziej bolesna. Poinformowałem panią Tulej za pośrednictwem waszego prawnika, tłumaczy prawnik. Zarówno ja, jak i wasz prawnik ostrzegaliśmy ją wiele razy. Zajneb natychmiast zwraca wzrok na swoją matkę, oczekując wyjaśnień. Tulej, nie mogąc spojrzeć córce w oczy, jedynie spuszcza głowę. Jej milczenie mówi więcej niż słowa. Ukrywała przed rodziną prawdę o kłopotach finansowych, bojąc się przyznać, że nie radzi sobie z prowadzeniem biznesu.
Teraz, stając twarzą w twarz z konsekwencjami, Tulej czuje się przytłoczona wstydem i bezsilnością. Każdy jej gest, każde spojrzenie zdradza wewnętrzny konflikt. Sytuację dodatkowo komplikuje narzeczony Selmy, który po chwili zdaje sobie sprawę, że był jedynie narzędziem w rękach bankrutującej rodziny. Zrozpaczony, nie mogąc już dłużej udawać, że wszystko jest w porządku, puszcza rękę dziewczyny, dając do zrozumienia, że ich relacja nie ma już przyszłości. Zajneb, nie mogąc dłużej znosić upokorzeń, stanowczo odzywa się do Halila: nie możesz zabrać naszego domu ani niczego innego. Nigdy na to nie pozwolę. Halil, zachowując chłodny spokój, odpowiada z lodowatą pewnością: nie proszę o pozwolenie. Jutro opuścisz mój dom. Te słowa są ostateczne. Mężczyzna kieruje się ku wyjściu, nie oglądając się za siebie. Dobrej nocy wszystkim, rzuca na odchodne, a jego postawa zdradza triumf nad rodziną Aswanlich. Za bramą Halil zatrzymuje się na chwilę, przypominając sobie z brutalnością, jak jego matka została wyrzucona z tego samego domu przed laty. Nigdy nie zapomniałem tego, co ci powiedzieli i jak cię potraktowali, mamo, mówi cicho, łzy napływają mu do oczu. Został mi tylko twój ból i moja nienawiść do nich. Jego serce pełne jest żalu, a każde wspomnienie o matce dodaje mu siły do dalszej walki o sprawiedliwość. Tymczasem w rezydencji Aswanlich, podczas gdy rodzina pogrąża się w rozpaczy, służba świętuje upadek Tulej. Jej porażka to dla nich chwila triumfu, ponieważ przez lata była dla nich prawdziwym koszmarem. Pokojówki, ciesząc się z nieszczęścia swojej szefowej, nie martwią się o utratę pracy w wyniku bankructwa. Widok zdruzgotanej Tulej, która z trudem przyjmuje upokorzenie, jest dla nich niczym słodka zemsta. W międzyczasie Merv, córka Tulej, nie kryje swojego gniewu. Jest wściekła na matkę za to, że doprowadziła rodzinę do upadku. Jednak bardziej niż losem rodziny, Merv przejmuje się swoją reputacją w mediach społecznościowych. Co się teraz stanie? Pyta podniesionym głosem. Staniemy się zwyczajną rodziną? Nie akceptuję tego. Zostanę zawstydzona. Co powiem moim fanom? Jej egoizm i skupienie na sobie wywołują frustrację u Zajneb, która nie wytrzymuje, dość. Czy twoi fani są naszym jedynym problemem, Merv? Merv, obrażona, odpowiada z sarkazmem: łatwo przychodzi ci krzyczenie na mnie. Dlaczego nie nakrzyczałaś na tego człowieka? Tymczasem Halil osiąga kolejny sukces, nabywając dom, w którym się wychował. Klucze do niego przekazuje swojemu przyjacielowi i prawej ręce, Erenowi, który zawsze stoi przy jego boku. Nazajutrz Halil odwiedza grób swoich rodziców, gdzie dochodzi do wzruszającej sceny. Mężczyzna, dotykając ziemi, mówi cicho: mamo, tato, jestem tutaj. Bardzo mi was brakuje, naprawdę za wami tęsknię.
Takie jest życie, niezależnie od tego, jak silny jesteś, bez matczynej opieki i bez wsparcia ojca, czujesz się niekompletny.